Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 6. Historia, która ma zilustrować ten werset, nosi taką główną myśl związaną z zagubieniem się w katakumbach. W 1798 roku wojska francuskie dowodzone przez Napoleona zajęły Rzym. W duchu zwycięstwa grupa oficerów postanowiła odwiedzić słynne katakumby, aby w nich hucznie świętować. Katakumby to podziemne miejsca pochówku, połączone ze sobą skomplikowanym systemem korytarzy ciągnących się kilometrami. Tu, gdzie kiedyś chowano chrześcijańskich męczenników i śpiewano pieśni kościelne, mieli zamiar pić i żartować. Jeden z nich okazał się szczególnie głodny wrażeń. Postanowił sam zbadać mroczne przejścia, do których nikt inny nie odważał się wejść bez przewodnika. Przed odejściem wyjaśnił towarzyszom, że nie boi się ani Boga, ani diabła, bo w żadnego nie wierzy. I tak, w cudzysłowiu, uzbrojony jedynie w świecę, udał się do złowrogiego labiryntu. Już wkrótce całkowicie się pogubił, świeca zgasła i nikt nie słyszał jego wołania. Nie chciał wprawdzie nic wiedzieć o Bogu, ale Bóg go widział. Następnego dnia wysłano po niego grupę poszukiwawczą, jednak odnalezienie go zajęło kilka dni. Już ledwo oddychał i trzeba było go wynieść spod ziemi. Przez długi czas jego los wahał się między życiem a śmiercią. Bóg zmiłował się nad nim i przywrócił mu zdrowie. Również w jego duszy nastąpił proces uzdrowienia. Oficer zdał sobie sprawę, że ostatecznie swoje wybawienie zawdzięcza jedynie Bogu, z którego tak często się naśmiewał, często szydził, żałował swojego poprzedniego postępowania i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, przyjął Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jako swojego Zbawiciela. 7 lat później zginął w walce. Pomiędzy jego rzeczami znajdowała się Biblia. Od czasu wydarzenia w katakumbach był to jego największy skarb. Na szczęście jeszcze nie zgubiłem się nigdy w katakumbach, ale wiem, że każda droga oddalająca nas od Boga jest śmiertelną pułapką. Dlatego nie oddalaj się od Boga, przyjdź do Pana Jezusa, uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.